Już. Popieram Szczepię Tomczatą, Węskiej Rady Gminy Słońsku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich radnych, sołtysów, kierowników uwielbionych podległych, pracowników obsługi rady, kierowników, dyrektorów, wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Na dzisiejszym posiedzeniu obecnych jest 14 radnych, więc rada jest zgodna do podejmowania uchwał. Poczytam raz porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu 43 sesji Rady Gminy, wnioski o uzupełnienie porządków obrad, uchwalenie porządku obrad. Następnie sprawozdanie wójta z działalności między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Gminy Słońsk. Następnie podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok 2023, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2023-2040, przyjęcie gminnego programu rewitalizacji dla gminy Słońsk na lata 2023-2030, zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury, nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Słońsk. Następnie interpelacje radnych, wolne wnioski i zakończenie sesji. Proszę bardzo, wnioski do porządku? Nie widzę. W takim razie, Wysoka Rado, przystąpimy do głosowania nad przyjęciem protokołu 40. sesji Zwyczajnej Rady Gminy. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 za. Dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do punktu drugiego. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Zebrani, sprawozdanie z działalności wójta gminy Słońsk w okresie od 23 marca 2023 do 12 maja 2023. 23 marca brałem udział w spotkaniu podsumowującym projekt Miejsca Pamięci Odry i Warty w Zelow. Partnerzy projektu Zelow, Koszczyn nad Odrą i Słońsk. Projekt dofinansowany ze środków Interreg 5A Brandenburgia Polska. 24 marca uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałej Rady Gminy Słońsk na 38. sesję Rady Gminy Słońsk. 25 marca 2023 uczestniczyłem w uroczystości przekazania promes na dofinansowanie zakupu pojazdów strażackich dla OSP Województwa Lubuskiego, w tym dla OSP Lemierzyce. 27 marca brałem udział w spotkaniu z burmistrzem Mario Kłastem z partnerskiego Minrozy. 28 marca brałem udział w posiedzeniu zarządu Euroregionu ProEuropa Wiadlina. 30 marca brałem udział w Radzie Budowy Inwestycji Budowa Żłobka. 30 marca brałem udział w Radzie Budowy Inwestycji Remont Dróg Gminnych Sienkiewicza, Mickiewicza, Krucza. 30 marca uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP Słońsk. 31 marca 2023 uczestniczyłem w spotkaniu z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Słowęcinie, panem Waldemarem Koniecznym, w sprawie współpracy. 31 marca brałem udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Słońsku oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3 kwietnia brałem udział w spotkaniu z dyrektorem Biura Enea S.A. w Sulęcinie, panem Mariuszem Łukowskim, w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. 5 kwietnia 2023 brałem udział w spotkaniu z nadleśniczym Sławomirem Bożyszkowskim w sprawie współpracy. 6 kwietnia brałem udział w spotkaniu z partnerami projektu Turystyczna Waloryzacja Zakonu Joannitów, dofinansowanym ze środków Interreg 5A. 6 kwietnia brałem udział w Radzie Budowy Inwestycji Budowa Żłobka. 6 kwietnia 2023 roku podpisałem umowę na wykonanie inwestycji budowa hali sportowo-widowiskowej. Wykonawcą jest firma Morris Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy.
Budowa dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 12 kwietnia uczestniczyłem w Radzie Budowy Inwestycji zabezpieczającej ruiny Zamku Joannitów oraz zagospodarowania terenu w ramach projektu Turystyczna waloryzacja zakonu Joannitów na polsko-niemieckim pograniczu. 18 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z wicewojewodą lubuskim panią Olimpią Tomczyk-Iwko oraz nadleśniczym Sławomirem Korzyszkowskim w sprawie remontu drogi leśnej do jeziora Radachowskiego. 18 kwietnia brałem udział w uroczystości przekazania samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. 20 kwietnia uczestniczyłem w Radzie Budowy Inwestycji Budowa Żłobka oraz hali sportowo-widowiskowej. 21 kwietnia brałem udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Derwenskich. 22 kwietnia uczestniczyłem w 22 zlocie obywateli Rzeczypospolitej Ptasiej. 23 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z premierem panem Mateuszem Morawieckim w ramach jego wizyty w Gorzowie Wielkopolskim. 24 kwietnia uczestniczyłem w Radzie Budowy Inwestycji zabezpieczającej ruiny Zamku Joannitów w ramach projektu Turystyczna waloryzacja Zamku Joannitów na polsko-niemieckim pograniczu. 24 kwietnia brałem udział w przekazaniu pracy budowy pod inwestycją budowy hali sportowo-widowiskowej. 26 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Enea S.A. w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. 26 kwietnia brałem udział w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Człowiekiem Jestem z Kostrzyna nad Odrą. 5 maja 2023 brałem udział w uroczystościach pogrzebowych świętej pamięci Jorga Schroedera, burmistrza Zelu. 10 maja brałem udział w spotkaniu z partnerami projektu Turystyczna waloryzacja Zamku Joannitów dofinansowanym ze środków Interreg 5A. 11 maja uczestniczyłem w forum gospodarczym Silna Energetyka, filarem bezpieczeństwa Polski, współorganizowanym przez strefę KSSE w Zgorzowie, Kostrzyńsko-Słubicka Strefa Ekonomiczna. 11 maja uczestniczyłem w Radzie Budowy Inwestycji Budowy Żłobka oraz hali widowiskowo-sportowej. 12 maja uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą lubuskim, panem Władysławem Dajczakiem w sprawie stanu realizacji inwestycji gminnych dofinansowanych ze środków budżetu państwa. 12 maja uczestniczyłem w obchodach powiatowych Święta Strażaka w Sulęcinie. Dziękuję. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy Słońsk 43. sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 24 marca 2023 roku. Uchwała nr 43301/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023. Uchwała wykonana. Uchwała nr 43302/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała wykonana. Uchwała nr 43/303/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała wykonana. Uchwała nr 43304/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 marca 2023 w sprawie gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok. Uchwała wykonana.
Uchwała nr 43 przez 305 Rady Gminy Słonia z dnia 24 marca 2023 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słońsk. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Uchwała nr 43 przez 306 Rady Gminy Słoń z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej w obrębie Lemierzyc stanowiącej własność gminy Słońsk. Uchwała wykonana. Uchwała nr 43 przez 307 Rady Gminy Słoń z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w obrębie Obnice stanowiącej własność gminy Słońsk. Uchwała wykonana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W punkcie wolne wnioski będziecie Państwo mogli zadawać pytania do sprawozdania pana Buta. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt, zmiana uchwały budżetowej gminy Słońsk na rok 2023. Proszę do adwokata. Szanowni Państwo, zmiany dotyczą dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy w 2023 roku. W załączniku nr 1 przedstawione są zmiany dotyczące planowanych dochodów gminy Słońsk. Tutaj następuje zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 450 tysięcy złotych. Są to wpływy z podatku od PGNiG. W momencie tworzenia budżetu nie wiedzieliśmy, w jakim wysokości podatek będzie do nas wpływał. Dopiero w styczniu złożyliśmy deklarację i wiemy, że spokojnie tę kwotę 450 tysięcy możemy wprowadzić do budżetu jako wpływ właśnie z tytułu tego podatku. Oraz dochody majątkowe na obiektach sportowych, zwiększenie dotacji z Ministerstwa Sportu o 1 500 000 zł oraz środki z Polskiego Ładu 4 500 000 zł wykonane w tym roku. Oraz załącznik numer 2, czyli planowane wydatki w tym roku. Zmniejszamy wydatki na drogach publicznych gminy, wydatki inwestycyjne 450 tysięcy złotych. Jest to zmniejszenie wynikające z przesunięcia środków na etapy realizacji budowy ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza, Krucza. W zeszłym roku planowaliśmy, że ten podział zadań będzie jedna transza, w zeszłym roku cztery transze, w roku bieżącym, natomiast prace postępowały i zostały wykonane na etapach, że dwa etapy zapłaciliśmy w zeszłym roku, trzy etapy w tym roku, wobec czego powstała oszczędność w roku 2023 właśnie w takiej wysokości. Zwiększenie wydatków majątkowych na ochotniczych strażach pożarnych, kwota 450 tysięcy złotych. Są to środki na zakup wozu strażackiego na OSP Lemierzyce. Ministerstwo przekazało wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 450 tysięcy złotych. Jako gmina musimy dołożyć drugie tyle, czyli łącznie będzie ten samochód na tą chwilę 900 tysięcy złotych. Gospodarka komunalna zwiększyła 280 tysięcy złotych. Jest to przebudowa kanalizacji na ulicy Sienkiewicza. Wyszła konieczność w trakcie prac przy ulicy Sienkiewicza, pracach drogowych, że trzeba przełożyć tą kanalizację, do czego zwiększenie środków oraz na budowę studni, uzdrowienia wody w Lemierzycach. I ostatni punkt, czyli obiekty sportowe, zwiększenie wydatków inwestycyjnych, 4 500 000 z Polskiego Ładu oraz środki własne, w tym Ministerstwo Sportu 3 150 000 złotych. Oraz załącznik nr 3, czyli przychody i rozchody budżetu, tutaj jest zwiększenie przychodów. Zostały wolne środki w wyniku właśnie już sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych. Kwota 2 700 000 wolnych środków, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. I załącznik nr 4, to jest zmiana przedstawiona tuż przed komisjami. W wyniku błędu pisarskiego na poprzedniej sesji suma kosztów poszczególnych pozycji nie dawała łącznej pozycji właśnie wydatków stanowiących koszty 1,10 stotko poprawiony błąd pisarski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzeba do opinii Komisji Budżetowej o projekcie.
Opinia pozytywna. Komitet gospodarcza. Opinia pozytywna. Komitet oświatowa. Opinia pozytywna. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, dziękuję. Kolejny projekt jest to przyjęcie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2040. Proszę bardzo. Również, szanowni państwo, jest to pierwsza zmiana wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku, wobec czego zostały aktualnione dane z 2022 roku do faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych. Dostosowane dochody, wydatki, przychody, przychody te również realizowane na podstawie deficytu. Rok 2023 został dostosowany do podejmowanych uchwał, także do tej uchwały podjętej przed chwilą, jak i zarządzeń biurka w mniejszym zakresie. Załącznik numer 2, czyli wykaz przedsięwzięć, tutaj zostały dokonane zmiany we wszystkich czterech przedsięwzięciach wieloletnich, które mieliśmy w projekcie, znaczy w uchwale wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok. Te zmiany dotyczą budowy sieci gminnych, zwiększenie kwoty o 600 tysięcy, to co były na drogi Słońsku w Lewierzycach, to dostaliśmy te dodatkowe środki z Polskiego Ładu i ja tą kwotę również została uaktualniona w to przedsięwzięcie. Budowa żłobka. Wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku 3 miliony, 24 1 miliony 717 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza i Kruczej, zadania realizowane lata 2022-2023, czyli w tym roku zakończone. Również środki są przeniesione, jedna transza na rok 2022, gdyż wtedy już ją poniesiliśmy. I zmniejszone środki na 23 rok. I budowa hali sportowej. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że w 23 roku poniesiemy 10 500 000, w 24 8 500 000 i w 25 jest to 1 milion złotych. Są to środki z Ministerstwa Sportu, które zostały właśnie podzielone w sposób 1,5 miliona w tym roku, 2,5 miliona w 24 oraz 1 milion na 2025. Tak jak wspomniałem też na komisjach, są to kwoty wstępne wynikające na tą chwilę z harmonogramu rzeczowego przedstawionego przez inwestora, natomiast ten harmonogram już postępu prac i jak to będzie wyglądało, będziemy nad tym pracować, też większość tych kosztów będziemy musieli ponosić, będą refundowane zarówno przez ministerstwo, jak i z Polskiego Ładu, ale jakie będzie tempo tej refundacji jeszcze nie wiemy, też nie wiemy, czy nie będziemy musieli zaciągnąć jakiegoś krótkoterminowego, który by pozwolił nam zachować płynność właśnie finansowania tych zadań do momentu spłynięcia tej refundacji. Ale to mówię, to dopiero w trakcie pracy, jak i finansowania tego zadania będziemy też wiedzieć, jak to wszystko wygląda i jak ten nasz budżet będzie się układał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, stanowisko Komisji Budżetowej o projekcie. Opinia pozytywna. Komisja Gospodarcza. Opinia pozytywna. Komisja Oświatowa. Opinia pozytywna. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Proszę bardzo, Radny Łopaciński. Jak mówimy o długoterminowej prognozie, wiemy coś więcej na temat wpływu do budżetu gminy z PGNiG z wydobycia gazu i ropy? Gaz i ropa. Na tą chwilę są sprawozdania półroczne. Dostaliśmy za zeszłe półrocze, czyli drugie półrocze 2022, otrzymaliśmy w tym roku, jest to 330 tysięcy złotych. No spodziewamy się, że może drugie półrocze, przepraszam, w drugim półroczu, za pierwsze półrocze tego roku to wydobycie może być trochę większe, no ale też w granicach gdzieś do 400 tysięcy złotych, myślę. I tak całkiem nieźle, bo 700 tysięcy jednak rocznie nam prawie się nas tak wpływa do tego budżetu. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę bardzo. Proszę Państwa, pierwszy rok to był rok rozruchu i wydobycie było na poziomie 760 tysięcy złotych podatku dla nas plus tam
Starostwo, Urząd Marszałkowski po 100 tysięcy, to razem po 200 dostali, ale myślę, że teraz w następnym roku ten wydobycie będzie większe, bo podatek od nieruchomości nam się nie zmieni, bo on jest stały, jest 860 tysięcy rocznie i tam mamy po 60 coś tysięcy miesięcznie. I myślimy, że po półroczu pierwszym będziemy wiedzieli, jaki jest wzrost wydobycia, bo raz na pół roku za wydobycie pieniądze spływają do budżetu gminy. Także my zakładamy, że będzie to większe wydobycie i no większe pieniądze do gminy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, dziękuję. Kolejny punkt. Przyjęcie gminnego programu rewitalizacji dla gminy Słońca na lata 2023-2030. Pan sekretarz, proszę bardzo króciutko. Mieliśmy prezentację na komisjach wspólnych, także, ale proszę dwa słowa, tak? Szanowni Państwo, no, program to jest kilkadziesiąt stron, także z pewnością wszyscy go dokładnie przejrzeli i wiedzą, o co chodzi. Tak króciutko, no to oczywiście nad tym programem, główny program rewitalizacji pracujemy już dosyć długo. Były wyznaczone na podstawie przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej, funkcjonalnej, technicznej, zostały wyznaczone obszary rewitalizacji, bo obszary zdegradowane, może tak, najpierw, później objęte rewitalizacją. Tutaj tylko nadmienię, że według ustawy o rewitalizacji tym programem możemy objąć do 30%, do 20% powierzchni gminy i do 30% mieszkańców. Tak to jest, więc nie możemy dla całej gminy zrobić programu rewitalizacji. Te obszary zdegradowane jest też załącznikiem mapka, która określa, to jest centrum Słońska, to jest północny wschód Słońska. I na tych obszarach będziemy planować nasze, zaplanowaliśmy nasze przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Oczywiście tu były przeprowadzone warsztaty, konsultacje, także każdy mógł się w tej kwestii wypowiedzieć, wnieść coś do tego programu. Na tej podstawie opracowano takie cztery główne zadania rewitalizacyjne. To jest uporządkowanie tej przestrzeni tutaj w okolicy kościoła, ten plac przykościelny i dodatkowo zamek Joannitów. To jest tak zwane centrum historyczne Słońska, uporządkowanie tej sfery. Nasz park wiejski, tam jest budowa skateparku jako jedno takie z podzadań. No i plus oczywiście zagospodarowanie, poprawa estetyki tego parku wiejskiego. Trzecim zadaniem jest zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu ewangelickim, tutaj za naszą świetlicą wiejską w Słońsku. Zrobimy takiego miejsca, no, nie do kierunku zabaw, nie planujemy tam jakichś placów zabaw, tak, ale to ma być miejsce uporządkowane, te wszystkie krzaki w jakiś sposób wycięte, zagospodarowane zieleń i miejsce raczej takie spacerowe, typowo parkowe. I jeszcze jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne obok, czyli teren przy świetlicy, w zasadzie za świetlicą wiejską w Słońsku. Tam jest plan taki do budowy, coś na kształt może ogrodu zimowego, takiego miejsca, gdzie powiedzmy można byłoby takiego małego amfiteatru, bo tam jest takie naturalne wzniesienie, także można to wykorzystać i zrobić jakieś takie ciekawe miejsce, tak to urządzić. Oprócz tego jest wymienionych w programie rewitalizacji kilka takich mniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. To jest na przykład Rzeczpospolita Ptasia, czyli taka idea, żeby generalnie ten temat ptaków u nas w przestrzeni publicznej się pojawiał, czyli oprócz jakiejś powiedzmy sztandarowego Słowa Rzeczpospolitej Ptasiej, to na przykład taka idea, żeby nazwy ulic, tak, to już były nadawane, mówię, może nazwami ptaków, coś takiego. Może jakieś elementy też ptasie gdzieś w Słońsku, tak, żebyśmy, że powiedzmy tu nie wiemy, gdzie mieszkamy, tak, natomiast przejeżdżający turysta, żeby wiedział, że jest faktycznie otoczony tymi ptakami.
To w planach też jest na przykład rewitalizacja, poprawa tutaj estetyki, poprawa drogi tutaj, gdzie jesteśmy, ulicy Granicznej, tak, żebyśmy mieli już taką spójną całość, mamy ładną ulicę Sikorskiego, urządzimy plac przy kościele i takie naturalną rzeczą jest, że należałoby też poprawić estetykę ulicy Granicznej. W planach jest też poprawa estetyki na osiedlu Górka, zagospodarowanie ulicy Złotej, czyli tych takich terenów, na których na tę chwilę nic nie ma, ale planowana jest tam jednak zabudowa przyszłości i być może jakieś przedsięwzięcie tam by się nam udało zrealizować. Główny program rewitalizacji to są lata 23-30, także mamy sporo czasu na to. Oczywiście to nie jest też tak, jeszcze na gminie rząd oczywiście szeroko opiniowany przez różne instytucje. Kilkanaście instytucji się wypowiadało na temat tego programu. Wojewoda, marszałek, starostwa, sztab wojskowy, sanepid, ochrona środowiska. Także tutaj mamy wszystkie, no, najważniejsze, że mamy program uzgodniony z marszałkiem województwa, bo oni musieli wydać jakby pozytywną opinię, czyli zatwierdzić ten nasz główny program rewitalizacji. No i cóż, no teraz wypadałoby sobie życzyć tylko pomyślnej realizacji poszukiwania środków. Akurat na rewitalizację są takie specjalne dedykowane środki na te przedsięwzięcia, które są objęte tymi planami, także warto taki dokument na poziomie gminy przyjąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, opinia Komisji Budżetowej o programie. Opinia pozytywna. Komisja Gospodarcza. Opinia pozytywna. Komisja Oświatowa. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za. Dziękuję. Kolejny projekt, zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury. Proszę bardzo. Pani sekretarz. Szanowni Państwo, ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej i również ustawa o bibliotekach przewiduje możliwość połączenia gminnych instytucji kultury w jedną całość. Jeżeli spojrzycie Państwo sobie, można wygooglować po całej Polsce, sporo jest takich pomysłów połączenia tych instytucji, głównie ze względów oszczędności, tak? No bo nie ukrywamy, że powiedzmy tak jak w tej chwili u nas w bibliotece to jest poziom zatrudnienia to jest 1/4 etatu, tak to wygląda. Do tego musiał być dyrektor, księgowa, naczelnik etatu, także no, koszty już niepotycznie rosną. Mamy prężnie działającą gminny ośrodek kultury, także można to śmiało połączyć, te instytucje, tym bardziej, że jest wiele powodów, żeby to zrobić, nawet funkcjonowanie w jednym budynku. Po drugie, instytucje planują szereg różnych wydarzeń, działań wspólnych, także jest to jak najbardziej uzasadniony pomysł. Zaczynamy to już w maju, ponieważ od 1 stycznia chcielibyśmy już funkcjonować w nowej formie. Do tego musimy uzyskać opinię z Krajowej Rady Bibliotecznej Wojewódzkiej Biblioteki oraz uzyskać zgodę ministra kultury na połączenie tych instytucji. Na to mamy ponad pół roku. Rozpoczęliśmy tę procedurę jeszcze przed terminem. Czeka nas oczywiście jeszcze w międzyczasie zmiana statutu przed tym styczniem, także by to już od 1 stycznia mogło działać w ramach innej instytucji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, opinia Komisji Budżetowej o projekcie. Opinia pozytywna. Komisja Gospodarcza. Opinia pozytywna. Komisja Oświatowa. Opinia pozytywna. Pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14. Dziękuję. Kolejny projekt w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Słowsk. Pani sekretarz, pan wójt, tak? Proszę bardzo, mikrofonu. Państwa, wpłynął do nas wniosek.
mieszkańców Ognic i tych zainteresowanych nazwą ulicy Leśnej. Dlatego też przygotowaliśmy projekt uchwały o nadanie nazwy ulicy położonej na terenie gminy Słońsk w miejscowości Ognice, ulica Leśna. Jest to ulica za remizą w Ognicach po prawej stronie, w stronę jeziorka, jeżeli się nie mylę, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Komisja Budżetowa o projekcie. Komisja Gospodarcza. Opinia pozytywna. Komisja Oświatowa. Pytania do tego projektu. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt 4, interpelacje radnych w Orlenie. I tak jak powiedziałam wcześniej, w tym miejscu można pytać i zadawać pytania do sprawozdania pana burmistrza. Proszę bardzo. Radny Łopaciński. Nawiązując tutaj do tematu pozyskania środków finansowych na różne działania, mamy możliwość otrzymania środków z PGNiG. Tutaj przy sołtysach, przypomnę, proszę pana wójta, nie wiem, czy wiecie państwo, jakie kolejne zatrzymania osób w naszej gminie za narkotyki. Z tego naprawdę bardzo duże ilości, także żeby dbać o naszych mieszkańców, nasze dzieci, rodziny. Pan wójt podjął działania z panem komendantem. Chciałbym się przedstawić, żeby tam przypomniał, jakie działania są w planie. Jeszcze taki mi pomysł skoczył, może rada może wystąpić do PGNiG o jakieś dodatkowe środki. Możemy podnieść im czynsz za dzierżawę gruntu, stworzyć radę, nie chociaż radę, tylko straż gminną, która by dbała o nasze bezpieczeństwo. No bo już na dzisiaj też to wygląda, wszyscy to doskonale widzimy. Dziękuję. Na komisji żeśmy ten temat omawiali, jeżeli chodzi o zagrożenia typu narkotyki i inne. Rozmawiałem z komendantem policji. Są pewne zatrzymania. Tak jak powiedziałem na komisji, zbyt dużo informacji komendant nie może przekazać ze względu na postępowanie toczące się. Na pewno, tak jak też nadmieniłem, że powinniśmy na następną sesję czy na komisję poprosić pana komendanta, bo na komisji było dużo pytań, dużo uwag. I byśmy bezpośrednio przekazali nasze uwagi, nasze pytania co do funkcjonowania Komendy Policji, do funkcjonowania naszych funkcjonariuszy. My chcemy, żeby ten porządek i zapobieganie tym używkom, które w pewnych miejscach w Słońsku następują, żeby szczególną uwagę zwrócić. Ja też na komisji powiedziałem, że na pewno zwrócę się o zmożoną czujność poprzez wynajęcie grup, tak jak było to na imprezach tych naszych masowych, tak zwaną grupę prewencji, żeby w te dni najgorsze, które są, to jest od piątku do niedzieli włącznie, żeby te tereny, o których żeśmy mówili na komisjach, żeby były bardziej może odwiedzane przez funkcjonariuszy i za pewne przewinienia, no w jaki sposób karać, no, a tym bardziej, jeżeli będzie sytuacja, że rzeczywiście to spożycie będzie, czy to narkotyków, czy alkoholu i ta odwaga po tym spożyciu, czyli dewastacja mienia, no to na pewno będziemy sugerowali, żeby te kary były większe. Nie tylko mandaty, ale jeżeli szkodliwość będzie większa, to kary no do sądu po prostu będziemy podawać. No na dzisiaj tyle możemy. Jeżeli wola będzie pani przewodniczącej rady do zaproszenia, jutro komendant ma być u mnie, jeżeli tego, to na następną sesję czy posiedzenie komisji. W sprawie tej, w sprawie bezpieczeństwa takiego naszego wewnętrznego możemy takie spotkanie zorganizować. Proszę bardzo, pytania? Nawiązując do tej kwestii przedstawiciela szkoły, jak szkoła rozwiązuje te problemy i ewentualnie jak ten problem jest zauważalny? No,
Chyba nie mamy takiego problemu z szkołą. Jeżeli ktoś idzie, to boisko mamy przejęte dopiero od niedawna, więc wiemy, że że jest podejrzenie, że na boisku się spotykają, ale ponieważ boisko od niedawna dopiero mamy, zaczęliśmy tam robić porządki, to myśmy dopiero mogli interweniować. Wcześniej to nie był nasz człowiek. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, wszelkie rzeczy, które się dzieją, zgodnie z procedurami rozwiązujemy, mamy do tego pedagogów, mamy do tego poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Na obecną chwilę mieliśmy takie zdarzenie 4 lata temu sprawę i skierowaliśmy do sądu i od tamtej pory, jeżeli u nas coś się trafia, to problem rozwiązujemy na bieżąco, ale na obecną chwilę to dotyczą raczej papierosów elektrycznych. Nic więcej szkoły na razie nie mamy, nic do nas nie dociera. Jeżeli Państwo macie jakieś takie informacje, to z chęcią się przyjrzymy i będziemy rozwiązywali te problemy. No obecną chwilę nic takiego nie ma. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam dodać, że wiadomo, szkoła to tylko oświatowa, takie działanie edukacyjne, no i reakcja na takie różne zdarzenia, jeżeli coś się dzieje. A tak jak powiedziałam na komisjach, ewidentnie działanie policji. Tu potrzebujemy wsparcia i pomocy od policji. I tak jak Pan Wójt powiedział, jestem za tym, żeby zaprosić komendanta, wskazać miejsca, o których oni wiedzą i my wiemy, i żeby z ich strony się zadziało, żebyśmy widzieli, że naprawdę jest działanie tak, jak powinno być. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Ja wracam do naszych działań, to my reagujemy oczywiście wcześniej. My edukujemy, my pedagodzy mają spotkania, piszą artykuły, spotykam się w tej chwili, jesteśmy na... organizujemy szkolenia dla nas, dla nauczycieli, bo to my musimy wiedzieć, jak postępować, tak? A więc organizowaliśmy już kilkakrotnie dla nauczycieli takie szkolenia, żeby umieć się reagować w trudnych sytuacjach. W tej chwili też rozpoczęliśmy taki duży projekt edukacyjny dla nauczycieli. Spotykam się też, takie spotkania też organizujemy dla rodziców. Może że ogłaszamy to wszem i wobec, to okazuje się, że na spotkaniu rodzice są tak zainteresowani tym, że na spotkaniu jest 30 nauczycieli, na spotkaniu, które organizujemy dla rodziców. Jest 30 nauczycieli, 3 rodziców, a informujemy przez dziennik liczby, wychowawcy przypominają, a więc bo ten problem bardzo często, tak samo jak z elektrykami, rodzice nawet sobie nie zdają sprawy, bo w tej chwili te elektryki tak wyglądają, że mama przychodzi, jest zdziwiona, bo była przekonana, że to szminka jej córki. Jak my jej pokazujemy, co dziecko ma. No bo przecież to leży na stole legalnie, bo ona myślała, że to szminka. Rodzice też sobie nie zdają sprawy. My edukujemy, staramy się wykorzystać do tego, do edukacji. Oprócz nasze spotkania wychowawców z rodzicami, to również dzięki prasie lokalnej staramy się tą wiedzę upowszechniać. Ale nic na siłę nie zrobimy. Rodziców staramy się wykonać, ale to jest trudny proces. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytania do sprawozdania, ewentualnie jakieś sprawy, proszę bardzo. Radna Janów. Chciałabym nawiązać problem, który zgłaszałam w okresie zimowym odnośnie renowacji placu zabaw, że place są zaniedbane, że są nieprzeglądane, nienasmarowane. Wójt wyraził, że będą przeglądy robione. Na dzień dzisiejszy plac w innych sołectwach, ale pokażę zdjęcia zaraz, jak wygląda. Omijając problem wandalizmu, który żeśmy też poruszali, że młodzież niszczy, wyrywa sztachetki, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest, że oznaki użytkowania, które zaraz tu przedstawię, plac zabaw w Owlicach na dzień dzisiejszy powinna być etykieta, że zakaz wstępu ze względu na czynniki, które mogą spowodować naruszenie ciała. Są to wystające gwoździe, są to spróchniałe sztachety. Wiem, że mieszkanki Owlic były u wójta odnośnie placu zabaw, tylko nie zdawały sobie jakby powagi, ile nakładu trzeba włożyć, aby ten plac odmalować. Bo pomalowanie tego placu, tak jak one chciały to zrobić, to jest jedna sprawa. To trzeba po prostu zeszlifować, to trzeba impregnację zrobić, dopiero położyć kolor.
ale pierwszy trzeba zrobić sztachety, które są pourywane, w które są wystające części, gdzie są wystające gwoździe, nie ma furtki. Praktycznie plac wygląda jak za czasu komuny, a jest w oblicach, nie wiem, co ty się, 5 lat? 8 lat. I przez 8 lat praktycznie żadna osoba z gminy nie była, żeby sprawdzić. Sprzęt, który jest zaśniedziały, w ogóle nie do użytku. Także ja pokażę na wójta zdjęcie, proszę też może, jak to wygląda wszystko. No na dzień dzisiejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci naprawdę ten plac nie powinien być uczęszczany, dopóki nie zostanie naprawiony i w miarę odnowiony. Państwa, co roku place są kontrolowane przez Sanepid i są naprawiane wszelkiego rodzaju usterki, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, to Sanepid nam by placu nie przepuścił do użytkowania. To jedno. Teraz, jeżeli chodzi o ogrodzenie w Oblicach, byli ludzie, ponaprawiali ogrodzenie, powykaszali dookoła, bo ktoś boisko kosił, ale już na plac nie mógł zajechać i skosić. Zostali ludzie wysłani, pokoszone w koło placu jest zrobione. Jeżeli są jakieś tam uszkodzenia sprzętowe, to na pewno poprzez wandalizm zostało to w jakiś sposób uszkodzone i zostanie naprawione, ale Sanepid zawsze jeździ na wiosnę i kontroluje. A czy Sanepid wystawia zaświadczenia, że taki plac jest zgodny z przepisami, wymogami do użytku? Oczywiście, są protokoły. Proszę protokół o przedstawienie. Proszę przyjechać do gminy i wskażemy protokoły z każdego placu. Każdy plac, który Sanepid zauważył jakieś uwagi, jest zaznaczone w protokole do usunięcia i w terminie wyznaczonym. Jest termin wyznaczony. W danym terminie, jeżeli się nie zrobi, przyjeżdżają na podobną kontrolę i zamykają plac. Taka jest procedura w Sanepidzie. Plac zabaw w Oblicach co roku przychodzi w procedurę pozytywną. Ja się dziwię i trochę jestem zaskoczony, że teraz, jak rodzice byli u mnie co do remontu, co do zaangażowania własnego na placu poprzez pomalowanie i tak dalej, to się znalazł problem, ale ja... Nie, problem ja zgłaszałam zimą. Problem był zgłaszany zimą, problem był zgłaszany na spotkaniu, w którym wójt uczestniczył w Ownicach. Także to nie jest problem, który wyszedł dzisiaj czy wczoraj. Dobrze, ja dziękuję za zdjęcia, bardzo ładne. Proszę bardzo. Widoczne są ubytki. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, to Ownic. Panie Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Mikrofon, tak, proszę. Nie jest to tajemnicą. Nie, już zaraz podamy. Nie jest to tajemnicą, ile rzeczy robimy we wsi. Ostatnim czasem zacząłem nawet już dokumentować z każdego działania i to jest praktycznie codziennie jakieś koszenie, jakieś naprawianie, malowanie, chociażby talerzyków czy pasów. Teraz oświetlenie było, teraz mamy nazwy ulic, trzeba też zakopać. Tego nie robi gmina, a powinna, robię to ja. Więc jeżeli dzieci poprosiły, że chciałby już grać w piłkę, wysłałem oczywiście pracownika z kosiarką, wykosiliśmy boisko, ale ono jest takie duże. Nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z innych sołtysów sam kosił boisko, ja to robię. Nie zdążyłem placu zabaw zrobić, poprosiłem mieszkańców na komunikatorze internetowym, że proszę osoby chętne, w czynie społecznym zapraszam, trzeba jeszcze parę rzeczy zrobić we wsi. Koło cmentarza, dokończyć plac zabaw, też pokosić. No niestety się okazało, że niektóre osoby chciały przyjąć własną inicjatywę, nie zdając sobie z tego sprawy, że tam trzeba być dużo więcej zaangażowania. Więc jeżeli by mi czas pozwolił, oczywiście bym zrobił dużo, dużo więcej, ale uznałem, że były wydarzenia, były potrzeby i że muszę przerwać koszenie na boisku i iść pod kościół. Dlatego też tam bardzo dużo tego jest do koszenia, sprzątania pozimowego piasku i tak dalej, także to jest cały czas robione. Jakby centrum miejscowości też cały czas jest utrzymywane w należytym porządku, to można dzisiaj przyjechać zobaczyć, na pewno zobaczyć, że jest fajnie. Z funduszu słowackiego robimy, bo się okazało, że ten fundusz jest za słaby na ten przystanek, który mamy, więc staramy się to zrobić we własnym zakresie, żeby się zmieścić w tych kosztach. Więc te cały czas działania są robione i przygotowuję odpowiedni taki raport w formie elektronicznej
gdzie będą te wszystkie działania przekazane do waszej wiadomości, też nie tylko waszej, ale też publicznie to opublikuję. Zapewniam, że jeżeli ktoś chciałby mi zarzucić, że sołtys za mało robi we wsi, to będę się spierał, powiem, że życzę wszystkim sołtysom, żeby mogli tyle zrobić, co ja robię, bez szarpania Urzędu Gminy, że to mają wykonać. To tyle owocem wypowiedzi pana wójta, a ja mam, pani przewodnicząca, pytanie przy okazji. Chciałbym usłyszeć od pana wójta, czego dotyczyła rozmowa z panem Bożyszkowskim z lasów. To jest moje pierwsze pytanie, bo tam tylko padło, żebyście się państwo spotkali, ale w jakim celu nie wiemy. Nie mówię o tym spotkaniu z wojewodą. I firma Morris wygrała przetarg na budowę hali widowiskowej. Prosiłbym o informację, ponieważ miałem już kilka różnych informacji. Wiem, że w trakcie też pojawiło się jakieś dodatkowe dofinansowanie, ale które jest, które nie wiem. Jaki jest w efekcie końcowym budżet poprzetargowy i jakie dofinansowania zostały pozyskane już docelowo i jaki będzie udział Urzędu Gminy? To jest moje drugie pytanie i czy znamy koszt użytkowania tej hali już po oddaniu do użytku, taki szacunkowy. No i oczywiście jakby mógł pan na kolejne pytanie odpowiedzieć, jeśli chodzi o Lemierzycę, standardowo zjazd, wiem, że na razie tego pan nie ma ochoty robić. Czy rozpoczęły się jakieś działania, jeśli chce pan tak bardzo się pozbyć tej nieruchomości, nie iść w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie? Czy coś się dzieje, czy ma pan jakieś plany, czy ten temat jeszcze nie został ruszony? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wójt odpowie na pytania. Jeżeli chodzi o halę sportową, wartość poprzetargowa drugiego przetargu, bo jak wiemy, pierwszy przetarg został nierozstrzygnięty, odwołaliśmy ze względu na wysokie ceny, były 22 800 i 22 500. Ogłosiliśmy drugi przetarg. Na drugim przetargu jedna oferta nie została zmieniona, ponad 22 miliony, druga była 19 800 i tą przyjęliśmy, 19 800. Pierwsze dofinansowanie zostało załatwione z Polskiego Ładu, otrzymaliśmy 9 milionów, zwróciliśmy się do